z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Pokój jest niezwykle ważny dla naszego istnienia na ziemi. Dziś widzimy, jak jest on kruchy, jak szybko czas pokoju może zamienić się w szaleństwo wojny, nienawiść. Pokój, jaki proponuje nam świat, jest często oparty na sile, na władzy, na dobrobycie, na pewności siebie. A to może nami tak zawładnąć, że zaczniemy adorować samych siebie, swoje możliwości, tracić poczucie zależności od Boga. To bolesna diagnoza, ale niestety bywa tak w naszym życiu. Pokój, jaki Chrystus nam daje, jest Jego darem, jest owocem Jego zmartwychwstania, a dopiero w drugiej kolejności owocem naszej pracy duchowej, mojego stawania się człowiekiem sumienia. Potrzebujemy przezwyciężać nasze słabości, nasze niedojrzałości, by Bóg mógł nami się posługiwać, by Bóg mógł w nas naprawdę działać. Pamiętajmy, patrząc na Maryję, że pokój Boży może w nas zagościć w całej pełni. Potrzebujemy tylko wejść w jej postawy, zasłuchanie w Boże oczekiwania, oddanie się Jemu, bez egoistycznej walki o moje. To będzie zawsze źródłem wewnętrznego ukojenia. Ona, Maryja, najpierw pyta o to, co Pan pragnie, a nie myśli, jak przeforsować swoje plany. Powierzajmy się Królowej Pokoju. Módlmy się o pokój dla całego świata, a przede wszystkim o pokój w sercu człowieka, w moim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,